Hej kochani, dzisiaj jestem tutaj w turbanie, ponieważ będziemy razem suszyć włosy. Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale obiecałam Wam ostatnio, że przetestujemy razem tą szczotkę do suszenia włosów Stanger Teasera, więc pomyślałam sobie, że najlepszym sposobem na sprawdzenie tej szczotki będzie wysuszenie jednej strony właśnie za pomocą tej szczotki, a drugiej strony, tak jak normalnie suszę za pomocą zwykłego Tangle Teasera, normalnie tak jak to robię. Jedyną przeszkodą tutaj, słyszycie jak taki pilnie świergoczą, zostawiam otwarty balkon, bo mi się to strasznie podoba. Jedyną przeszkodą w tym teście jest suszarka, która ma bardzo, bardzo słabą moc. Niestety nie zabrałam z Polski mojej mocnej suszary, chociaż Darek się pytał, zabieramy suszarkę. Ja mówię, nie, ja nie będę tam suszyć włosów w ogóle, wiesz, suszarką. No, jest naprawdę słaba. Dobra, to chyba 1400 ma obrotów, tak? No zobaczymy. Zobaczymy, jak długo będę suszyć jedną i drugą. Wszystko sobie mam zamiar tutaj zmierzyć, ile to potrwa. Ja ogólnie nie suszę włosów za często, jedynie jak jest zimno, jedynie zimą lub jesienią, kiedy jest mokro, ciemno i tak dalej. Jak jest lato, to wychodzę po prostu z mokrą głową na zewnątrz. Ale dobra, zaczynamy. Zrobię to tak jak zwykle. Najpierw delikatnie wysuszę włosy samą suszarką, tak żeby były tak do połowy wysuszone, a później już będę to robić za pomocą szczotki. I powiedzmy, że już powiem Wam, że strasznie nie lubię suszyć włosów, ale tak bardzo, tak nie lubię suszyć włosów. Najbardziej lubię zostawić je po prostu samym sobie, no ale jak muszę wyjść, to robię. Suszarka jest tragiczna, po prostu będę to suszyć 3 miesiące chyba. Ok, przedzieliłam sobie włosy na pół, mniej więcej równa części. Tutaj mam troszeczkę większą część, bo tu mam troszeczkę więcej włosów, ale przymknijmy na to oko. I teraz ta część będzie suszona Tangle Teaserem, tym do właśnie specjalnym do suszenia. On ma sztywniejsze włosy niż ten ma włosy elastyczne, wyginają się, a ten niestety takie sztywne. Nie jest to przyjemne, jestem ciekawa, jak tym się będzie czesało. Najpierw sobie po prostu zwyczajnie rozczeszę włosy, zanim zacznę suszyć. Nie suszcie włosów na szczotkę, jak są takie całe wyplątane, bo sobie tylko wywerywacie. Ok, rozczesuję się szybko, ale trochę bardziej ciągnie niż mały Tangle Teaser, a z drugiej strony jest wygodniejszy, bo ma jednak tą rączkę, więc jest bardziej taki, lepiej się to trzyma w ręku. I co ja robię, to po prostu wydzielam sobie pasmo, tak zupełnie przypadkowo, rozczesuję tą szczotką i suszę z góry tak powoli, dzięki czemu włosy szybciej się suszą, są bardziej wygładzone, kiedy je jednocześnie rozczesujecie, kiedy je właśnie tak wyciągacie, no i są gładsze, prostsze i tak dalej. Także robimy najpierw tą stronę tą szczotką. Aha, jeszcze zobaczymy, ile mi to zajmie. Mamy 54. Ale mi gorąco, słuchajcie. Jesteście tu? Więc włosy są prawie wysuszone. Ja nigdy nie suszę włosów do zera, bo jest mi po prostu, nie jestem w stanie tego wytrzymać, jest mi za gorąco, także są prawie do końca wysuszone. Włosy są bardzo gładkie, jak widzicie, świetnie mi się je rozczesuje. Naprawdę szybko mi się dosyć je suszyło. Zajęło to 3 minuty, jest 57 teraz, także zajęło to 3 minuty. Mogłam sobie włączyć stopę, ale nie pomyślałam o tym. No dobra, to teraz druga strona, zobaczymy, czy będę ją suszyć dłużej. Suszenie trwało troszkę krócej, trwało 2 minuty, bo tutaj mam po prostu mniej włosów, także myślę, że jeżeli chodzi o czas, to nie jest prawda. Myślę, że suszymy włosy i tak samo długo. Natomiast co do włosów samych, to wydaje mi się, że te są troszeczkę bardziej napuszczone. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale te są trochę bardziej śliskie i świecące. Trochę ciężej się przyczesuje, te natomiast są bardziej leiste i palce mi się w nich nie zatrzymują. Są takie bardziej sypkie, no tak. Także dużej różnicy nie ma, ale tutaj troszeczkę maleńka różnica jest. Jeszcze co do końcówek. O, tutaj widać różnicę na końcówkach. Te są trochę bardziej jednak proste. Także teraz postaram się jeszcze wykończyć tą stronę, tą szczotką. Zobaczymy, czy wygładzę ją.
Kochani, także tak wyglądają moje włosy po wysuszeniu. Są totalnie gładkie, proste. Jeżeli je wysuszę właśnie i wyszczotkuję, to właśnie takie się robią. Nie kręcą się, nie falują, nie są w ogóle podatne. Myślę, że duży wpływ mam tutaj też to, że poddałam się keratynowemu prostowaniu. To Wam niedługo też opowiem o tym, że one są takie trochę gładsze bardziej i jednak prostsze. Także o tym będzie osobny film, ale jeżeli chodzi o samą szczotkę, to powiem Wam, że podoba mi się ta szczotka, wygodnie się nią czeszę. Troszeczkę bardziej ciągnie włosy niż zwykły Tangle Teaser, ale nie narzekam, całkiem przyjemnie się to robi. Czy szybciej, to myślę, że nie, ale do suszenia jest naprawdę wygodna. W zależności od miejsca ta szczotka ma bardzo różne ceny. Ja mam ją chyba za 56 zł z kosmetyków z Ameryki, więc nie była tania. Ta natomiast kosztuje około 40 zł. Więc różnica jest. To się na pewno sprawdzi osobom, które często suszą włosy, które chcą, żeby właśnie włosy były gładkie, lśniące, dobrze wyciągnięte na szczotkę. Na pewno to nie jest taki sam efekt, jak macie na okrągłej szczotce, bo wtedy włosy są trochę bardziej podwinięte, a to są po prostu, to jest szczotka po prostu do suszenia włosów na prosto, tak? Jak chcecie sobie stylizować, po prostu mieć zupełnie gładkie, lśniące, proste włosy. Także jeżeli chodzi o mnie, to ja polecam tą szczotkę, moim zdaniem warto ją kupić, jeżeli potrzebujecie. Także dla niej duży plus. Byłam sceptyczna, ale się sprawdziła, więc jestem naprawdę zadowolona. To tyle, kochani. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy test, dajcie kciuki w górę i piszcie mi na dole rzeczy, które chcielibyście, żebym przetestowała na tym kanale związane z włosami. Nie muszą to być gadżety, mogą to być jakieś kosmetyki, dlatego piszcie mi na dole. No i dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten test i czy chciałybyście mieć taką szczotkę, czy przydałaby Wam się, a może macie taką szczotkę i macie jakieś przemyślenia na ten temat. Także to tyle. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa!